słonecznej pogody na spacery życzy właściciel ogrodów do zwiedzania Aflopark Pabianice. Sponsor prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest Liceum Ogólnokształcące GKJ z zajęciami z kosmetyki. www.gkj.edu.pl. Dzisiaj poniedziałek, czyli warto powiedzieć, że pogoda będzie się zmieniać w tym tygodniu. To dopiero początek, także już pierwsze ostrzeżenia wydane. Od wtorku możemy spodziewać się opadów w województwie. Teraz od 22 do 23 stopni. Na termometrach w Łodzi i w regionie nadal ciepło. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby. W nocy temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, a w dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tak, to już o wtorku mowa. Tak jak dziś, południe województwa bardziej. Temperatura maksymalna jutro od 24 do 26 stopni. Pogodnej aury życzył sponsor prognozy. Sklep firmowy fabryki kosmetyków Pollena Ewa z tego sierpnia 16. Słonecznej pogody na spacery życzył właściciel ogrodów do zwiedzania Aflopark Pabianice. Sponsor prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody było Liceum Ogólnokształcące GKJ z zajęciami z kosmetyki. www.gkj.edu.pl. Po godzinach z Radiem Łódź. Czyli już wiadomo, że pogodowo jesteśmy przygotowani dosłownie na wszystko. 6 minut po godzinie 19. Monika Borysow-Dudowicz. Ode mnie tym razem dobry wieczór.